AZS! Kamil, długo nas jako AZS Olsztyn tutaj w Częstochowie nie było, a pytanie, czy ty miałeś okazję w swojej karierze grać w tej pięknej, dużej hali tutaj w Częstochowie? Miałem okazję dwa razy jeszcze zespołem i raz miałem okazję z Gwardią Wrocław, młodzieżówce. No i jak ci się tutaj podoba? To jest większa hala do Urani, jakbyś ją miał do naszej hali domowej porównać? Myślę, że bardzo podobna, chyba Urania jest trochę wyższa, tak mi się wydaje. Znaczy Urania ma ten telewizor po środku, mimo wszystko, ale chyba jest trochę wyższa, ale bardzo podobna hala. Myślę, że bardzo fajny obiekt i mi się tutaj zawsze fajnie grało, także mam nadzieję, że chłopakom również. Co wam, co w tobie, co w twojej głowie siedzi po tym ostatnim meczu wygranym z Bełchatowem? Troszeczkę oddechu można było złapać po tym przekonującym zwycięstwie ze Skrą? Myślę, że na pewno. Myślę, że po tych paru przegranych meczach czekaliśmy na ten mecz wygrany. Akurat jesteśmy z Bełchatowem blisko w tabeli, także fajnie, że udało się wygrać i te 3 punkty przywieźć do Olsztyna. Na pewno dużo to dało na naszej mentalności i na naszej pewności siebie. I mam nadzieję, że zaraz już będzie tylko lepiej w następnych meczach. Właśnie, jak teraz do tego starcia z Częstochową podchodzicie? No bo niby Beniaminek, niby za nami w tabeli o te kilka punktów. No ale wydaje się, że jeżeli my chcemy wciąż walczyć o te playoffy, no to 3 punkty tak jakby są dla nas tutaj obowiązkiem. Tak jakby są. Myślę, że nie możemy jakoś patrzeć na to, że to jest nasz obowiązek. Wyjść na mecz, skupić się na sobie i zagrać. Zdałem sobie sprawę, że mecz z Częstochową nie będzie łatwym meczem, bo już pokazali parę razy, że potrafią dobrze grać w siatkówkę, odważnie i pewni siebie. Także mam nadzieję, że będzie jutro fajne widowisko i pokażą, na co nas stać. Trener Marcin Mierzejewski, jak z nim rozmawiałem, to mówił, że 3 będą czynniki decydujące. Zagrywka, blok i obrona. A jakbym miał ciebie poprosić o zawężenie i wybranie jednej kluczowej rzeczy, to co by to było i dlaczego? Zagrywka zdecydowanie. Dlaczego? Myślę, że w grającej szóstce, nieważne jaka to by była, to każdy ma duży potencjał na zagrywce i każdy potrafi robić z niej punkty.